Weto Polski dla budżetu Unii. Druga szczepionka na koronawirusa i materialne wsparcie Trzaskowskiego dla strajku kobiet. To nasze tematy. Michał Trześniewski. Zapraszam na sumę dnia. Polska i Węgry zablokowały przyjęcie budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy po pandemii. Weto wyrażono w trakcie posiedzenia ambasadorów 27 państw członkowskich w Brukseli. Do przyjęcia budżetu na lata 2021-2027 i koronafunduszu niezbędna była jednomyślność. Polska i Węgry zdecydowały się na taki krok ze względu na uzależnienie wypłacania unijnych środków od przestrzegania praworządności. O weto w tej sprawie apelował rano Zbigniew Ziobro. Z kolei opozycja mówi, że partia rządząca powoli doprowadza do polexitu. To jest kwestia, która będzie rozstrzygać o tym, czy Polska będzie, jak i inne kraje Unii Europejskiej, suwerennym podmiotem w ramach tej wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, czy też zostanie poddana politycznemu i zinstytucjonalizowanemu zniewoleniu. Bo nie chodzi tu o żadną praworządność. Praworządność jest tylko pretekstem, pięknym słowem, które trafia do ucha, ale chodzi tutaj realnie o instytucjonalne, polityczne zniewolenie. Radykalne ograniczenie suwerenności, którego konsekwencją byłoby przyjęcie owego mechanizmu warunkującego korzystanie z budżetu Unii Europejskiej od owej właśnie zasady. Dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że ten rząd działa na szkodę kraju, na szkodę Polski. Budżet unijny to pieniądze, które trafiają do Polaków przez dotacje, przez dofinansowanie. To są pieniądze, które muszą być spożytkowane po to, żeby polska gospodarka mogła poradzić sobie z epidemią. Jeżeli dzisiaj mówimy Unii Europejskiej nie, to znaczy, że nie tylko nie zgadzamy się na system wartości, nie zgadzamy się na praworządność, ale nie zgadzamy się również na to, żeby pieniądze trafiły do kieszeni Polaków. I to jest sytuacja zupełnie niebywała i antypaństwowa. I za to winę ponosi PiS w 100%. Dzisiaj PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Jeżeli Unia nie osiągnie porozumienia do końca grudnia, to będzie funkcjonowała na bazie prowizorium budżetowego, czyli na podstawie pułapu wydatków z 2020 roku. Brak porozumienia oznacza, że w życie nie wejdzie koronafundusz, albo jak postulują niektórzy wejdzie, ale z pominięciem Polski i Węgier. Sprawę wyjaśniał na naszej antenie eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski. Prawda jest taka, że były na stole trzy decyzje. Po pierwsze, decyzja o budżecie. I ta decyzja została zawetowana przez Polskę i Węgry. Krótko mówiąc, nie ma decyzji o budżecie, a taka decyzja w oparciu o artykuł 312 jest wymagana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Musi być podjęta jednomyślnie. Po drugie, miała być podjęta decyzja pozornie techniczna o zgodzie na procedurę dotyczącą tak zwanej decyzji o zasobach własnych, czyli coś, co pozwoli Komisji Europejskiej pożyczyć na rynkach finansowych 750 miliardów funduszu odbudowy czy koronafunduszu. I to też spotkało się z wetem Polski i Węgier. Trzeci element, przedstawiono rozporządzenie łączące wypłaty, uzależniające wypłaty z budżetu od Unii Europejskiej od tak zwanej praworządności w kształcie wynegocjowanym przez prezydencję niemiecką z Parlamentem Europejskim. Tutaj obowiązywała większość kwalifikowana, znaczy głosowanie większością kwalifikowaną i ta decyzja przeszła. Natomiast te wszystkie decyzje stanowią pakiet. Cały pakiet jest zatrzymany. Decyzja o łączeniu, o tak zwanej praworządności umownie i skrótem nazywajmy to, jest częścią pakietu i właśnie po to, żeby ją zatrzymać, Polska i Węgry zawetowały budżet i towarzyszący mu fundusz odbudowy. Wchodzi od 1 stycznia budżet prowizoryjny. To znaczy w tej wielkości, w jakiej był w 2020 roku, jest przenoszony co do pułapów, czyli kwot, i co do przepisów. Te przepisy na żądanie Parlamentu Europejskiego Komisja miała przygotować już na czerwiec, bo takie było oczekiwanie, że musimy być przygotowani na taką ewentualność. I te wielkości są dla Polski korzystniejsze niż ten budżet, który miałby nastać o 23,3%.
Czyli jesteśmy na tym, wygrywamy na tym finansowo, możemy powiedzieć. Natomiast tego korona funduszu nie będzie. Prezydent Warszawy zorganizował kolejną akcję wsparcia dla osób LGBT. W ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji najważniejsze budynki w stolicy zostały podświetlone w barwach tęczy, między innymi Pałac Kultury i Nauki. Rafał Trzaskowski wspiera także materialnie Ogólnopolski Strajk Kobiet. Miasto wynajęło lokal Fundacji Ogólnopolski Strajk Kobiet po preferencyjnej cenie. Za biuro 280-metrowe fundacja płaci 4200 zł plus VAT. Umowę zawarto na 5 lat. Więcej w materiale Magdaleny Bałkowiec. 15 zł za metr kwadratowy. Takie pieniądze płaci miastu stołecznemu fundacja należąca do Marty Lempart. Biuro znajduje się w bliskim sąsiedztwie Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Nie każdy ma jednak tyle szczęścia. Średnie ceny w tej części miasta oscylują od 30 do nawet 100 zł. Tym samym pada pytanie, to dlaczego dzieje się tak, skoro tam, gdzie możemy jako miasto zarabiać, nie zarabiamy. Ale myślę, że to jest cel dużo bardziej ukryty, który zdecydowanie wspiera stronę tych, którzy protestują przeciwko rządowi. I to jest główny cel działania. Zresztą pan prezydent Rafał Trzaskowski, myślę, że sam realnie wspierając strajk kobiet poprzez swoją obecność, pokazywał swoje podejście do tych spraw. Problemu nie widzi jednak Paweł Lech z Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem stawki mogłyby być jeszcze niższe. Miasto mogłoby nawet za 10 zł taki lokal wynająć. W związku z tym, jeśli chodzi o kwestie finansowe, to nie jest to wynajem po tych najniższych stawkach. Natomiast oczywiście jest pytanie, na ile strajkowi kobiet tego typu lokal jest potrzebny. Tymczasem centrala Fundacji Marty Lempart mieści się nie w Warszawie, a we Wrocławiu. W stolicy aktywistka otwarcie popierała Rafała Trzaskowskiego w wyborach, a on sam ostentacyjnie brał udział w manifestacjach. To transakcja wiązana, ocenia publicysta i socjolog Krzysztof Karnkowski. Miasto tutaj nie ukrywa, że jest stroną. Miasto walczy z nielubianą przez siebie władzą państwową i w tym momencie liczy prawdopodobnie, że rękami kogoś innego, w tym przypadku rękami Marty Lempart i Strajku Kobiet, po prostu uderzy w rząd. Każda złotówka pochodząca z dotacji to pieniądze podatników. Pytaniem otwartym pozostaje jednak fakt, czy wszystkim takie rozdawnictwo się podoba i czy jest ono sprawiedliwe. Magdalena Bałkowiec, Telewizja Republika. Kolejna firma chwali się opracowaniem szczepionki na koronawirusa. Amerykański koncern farmaceutyczny Moderna poinformował, że posiada szczepionkę, która wykazała skuteczność na poziomie 94,5%. Tydzień temu jako pierwsza na świecie firma Pfizer ogłosiła, że opracowała szczepionkę przeciwko COVID-19, której efektywność oszacowano na poziomie ponad 90%. Pfizer zapowiedział, że w 2021 roku może wyprodukować ponad miliard dawek substancji. W badaniu szczepionki firmy Moderna wzięło udział 30 tysięcy osób. Informacje przekazane przez amerykańską firmę oficjalnie potwierdziła Europejska Agencja Medycyny. Szczepionka o nazwie mRNA-1273 przeszła pozytywnie wszystkie badania przedkliniczne. Ponadto specjaliści dokonali analiz pierwszej fazy badań klinicznych na dorosłych, z których wynika, iż szczepionka charakteryzuje się niemal 100% skutecznością i jest dobrze tolerowana we wszystkich grupach wiekowych. Ponadto preparat miał powodować silną odpowiedź immunologiczną przeciwko koronawirusowi. Obecnie trwa trzecia faza badań klinicznych nad szczepionką, która rozpoczęła się pod koniec lipca na terenie USA. Bierze w niej udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Jak informuje Komisja Europejska, amerykańska firma ma zgodę Brukseli na zabezpieczenie zakupów szczepionek dla obywateli wspólnoty w łącznej liczbie 80 milionów dawek. A teraz przechodzimy do danych dotyczących rozwoju epidemii. Minionej doby odnotowano 20 816 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia przekazało także informacje o kolejnych 143 zgonach. Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób, 127 z powodu współistnienia tej choroby z innymi schorzeniami. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów na koronawirusa. Do tej pory w Polsce odnotowano ponad 733 tysiące zakażeń koronawirusem. Zmarło 10 491 zakażonych osób.
Na terenie bazy wojskowej na Okęciu trwa budowa drugiego w stolicy szpitala tymczasowego dla chorych na COVID. Poinformował o tym minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak mówił, szpital będzie przygotowany na przyjęcie 250 pacjentów. Pierwszy szpital tymczasowy otwarto 2 tygodnie temu na Stadionie Narodowym. Tego typu placówki mają działać w każdym województwie. Ten szpital powstaje, bo już powstaje, na terenie wojskowej bazy na Okęciu. Ten szpital będzie prowadzony przez Wojskowy Instytut Medyczny, a więc przez elitę, jeżeli chodzi o Wojskową Służbę Zdrowia. A mogę powiedzieć, że również jeżeli chodzi o Cywilną Służbę Zdrowia, dlatego że zespół Wojskowego Instytutu Medycznego, na którego czele stoi pan dyrektor, pan generał, profesor Grzegorz Gierelak, należy do najlepszych. Chciałbym, żebyśmy dziś zainaugurowali niejako nabór personelu do tego szpitala tymczasowego, bo powiedziałem, że szpitalem patronackim będzie Wojskowy Instytut Medyczny, natomiast oczywiście ten personel musi być znacznie szerszy niż tylko obecni pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego. A więc niejako pod kierownictwem WIM-u zapraszamy do tego, żeby zgłaszali się lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni. Zresztą w ogóle jest 16 specjalności niezbędnych do tego, żeby szpital tymczasowy na Okęciu mógł funkcjonować. 80 lat temu zamknięto granice getta. W nocy z 15 na 16 listopada 1940 roku Niemcy na terenie 4 km kwadratowych uwięzili około 400 tysięcy Żydów. Odcięci od świata, byli oni prześladowani, cierpieli z głodu i masowo umierali. Za opuszczenie getta groziła kara śmierci. Warszawskie getto było największą zamkniętą dzielnicą żydowską na świecie. Dziś, 80 lat po tym wydarzeniu, kiedy postawiono mur w serce Europy, w sercu tego pięknego miasta, musimy powiedzieć, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego musimy pamiętać, dlaczego musimy przypominać. Ano dlatego, że pojawia się rewizjonizm historyczny, ponieważ ktoś chce czasami zmieniać historię. Mamy do czynienia z rewizjonizmem historycznym w internecie. Całe młode pokolenia, które żyją w szybko zmieniającym się świecie, niestety zbyt szybko przyjmują zbyt łatwe odpowiedzi na wydarzenia, które miały miejsce w XX wieku. Naszym obowiązkiem jest wspólna polska, żydowska pamięć o tym, co było straszne, co należy pamiętać i wyciągać wnioski na przyszłość. Dziękuję, że jesteście z nami i że chcecie razem z nami pamiętać, bo nie jest to tylko żydowska pamięć, jest to polsko-żydowska pamięć i powinna być pamięcią europejską i światową. Mizmor le David, Adonai roi lo echsa, binot deshiyar bitzeini, alamei menuchot yinaleini, nafshi yeshovev, ינחני במגלי צדק למען שמו גם כי אלך בגי צל מוות. W 80. rocznicę zamknięcia getta podpisano umowę na zakup budynku dawnego szpitala dziecięcego Bersonów i Baumanów przy ulicy Siennej. Budynek, który przetrwał wojnę, będzie siedzibą Muzeum Getta Warszawskiego. Nowa instytucja, też już działająca od 2,5 roku, podjęliśmy taką decyzję, że ją powołamy, Muzeum Getta Warszawskiego. Muzeum, które już działa, już ma na swoim koncie wiele dokonań różnego rodzaju i wystawienniczych, i w postaci publikacji, i różnego rodzaju materiałów, które można znaleźć w internecie, ale oczywiście jak każde muzeum musi mieć swoją stałą siedzibę, musi mieć swoją stałą wystawę i stąd decyzja, że to cudownie ocalone miejsce, jakim jest szpital Bersonów i Baumanów, bo to naprawdę jest cud, że wśród 1% obiektów, które z terenu getta warszawskiego przetrwały, przetrwał również ten budynek. Że tu jest najwłaściwsze miejsce do ulokowania wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego. To się należy. To się należy polskim obywatelom żydowskiego pochodzenia, którzy żyli na polskiej ziemi w skali naprawdę dużej, bo przed wojną się szacowało, że około 10% polskiego społeczeństwa to są właśnie Żydzi. W Warszawie 1/3, jak pan marszałek też wspomniał. Należy się im pamięć, należy się pamięć i szczegółowa opowieść o tej
tragedii, którą spowodowali Niemcy w Warszawie, postaci zamknięcia prawie 500 000 polskich obywateli w murach getta warszawskiego. Należy się też opowieść o prawie 600 innych gettach, które były zorganizowane, stworzone przez Niemców na terenie, w granicach przedwojennej Polski. I to też będzie tutaj opowiedziane. W weekend oburzenie wywołały rządowe dotacje dla artystów. W piątek resort kultury i dziedzictwa narodowego opublikował listę beneficjentów, do których trafi pomoc finansowa w związku z epidemią. W internecie trwa komentowanie tego, kto ile dostanie. Kamil Bednarek 500 000 złotych, jego menadżer ponad 600 000, Golec Orkiestra prawie 2 000 000, a zespół Bayerful 400 000. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński pod wpływem fali krytyki zdecydował o wstrzymaniu wypłat i ponownej weryfikacji przyznanych środków. Konfederacja chce jego dymisji. Domagamy się natychmiastowej dymisji premiera Glińskiego z funkcji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Byłbym w stanie zaryzykować wybór losowego polityka Prawa i Sprawiedliwości. Jestem pewien, że lepiej by się sprawdził na tej funkcji niż premier Gliński, który zachowuje się jakby jak święty Mikołaj przebudzony z letargu zimowego w zimę stulecia, rozdający według arbitralnych decyzji grzecznym dzieciom ogromne prezenty za pieniądze zagrabione innym obywatelom. To jest niesłychane, do czego posuwa się ta władza. Jest to działanie, które wprost dzieli społeczeństwo. Dzieli na tych, którym władza chce się przypodobać, i na tych, którzy na to przypodobanie nie zasługują. Jeżeli władza chce wypłacać odszkodowanie za działania, bezprawne działania, jakie się podejmują związane z lockdownem, który trwa, to proszę bardzo, uczciwe zasady odszkodowań, a nie jakiś rekompensat, odszkodowań dla wszystkich. Bez podziału, czy ktoś jest z branży kultury, czy nie z branży kultury. Czy ktoś jest celebrytą i dobrze PR-owo podziała, że się jego fani dowiedzą, że dostał pieniążki, czy nie. Budżet Funduszu Wsparcia Kultury wynosi 400 000. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel wyjaśniał na antenie Telewizji Republika mechanizm przyznawania dotacji. Kwoty były wyliczone, był wniosek elektroniczny do wypełnienia. Tam podawało się dane księgowe i statystyczne za zeszły rok i za rok bieżący. Głównym, tam oczywiście było to nieco bardziej skomplikowane, ale głównym czynnikiem było porównanie przychodów rok do roku, czyli przychody za zeszły rok, przychody za ten rok. No i na przykład instytucja kultury, która utrzymuje się w znaczącej mierze z budżetu samorządowego, dajmy na to Teatr Miejski, ona nie odczuła w ten sposób skutków kryzysu, bo te pieniądze budżetowe dotarły. Ona mogła mieć spadek rzędu 10-15%, bo nie sprzedała biletów, bo nie odbywają się spektakle, bo jest zamknięty teatr. Ale za to na przykład instytucja kultury, która utrzymuje się wyłącznie z własnej działalności, nie dostaje żadnej dotacji samorządowej czy państwowej, straciła na przykład 80% przychodów. Stąd te nieproporcjonalności, które czasami mogły oburzać, bo rzeczywiście ktoś mówił, zasłużona instytucja kultury wysokiej dostała kilkadziesiąt tysięcy, a artysta, którego można oceniać tak lub inaczej, dostał znacznie więcej, ale trzeba zajrzeć za kulisy, używając nomen omen takiego określenia, komu tak naprawdę te środki finansowe zniknęły, a kto może liczyć na dość stabilne finansowanie. W przypadku takiego teatru miejskiego jednak koszty typu wynajem powierzchni, pensje dla aktorów, dla oświetleniowców, dla tego zaplecza technicznego, dla scenografów, koszty prądu, to wszystko jest pokrywane na stałe z budżetu samorządu. Gościem programu TweetUp Republika był Rafał Ziemkiewicz. Publicysta był pytany m.in. o to, czy jako konserwatysta jest zawiedziony rządami Prawa i Sprawiedliwości. Nawet jeżeli użyjemy kategorii mniejszego zła, no to na pewno wszystkie potknięcia, błędy, czy wręcz immanentne, że tak powiem, wrodzone wady tego obozu, który rządzi w tej chwili, nie dyskwalifikują go, jeżeli jedyną alternatywą jest tak zwana totalna opozycja. No a właściwie innej alternatywy cały czas nie ma, cały czas jej nie sformułowano. No jesteśmy w takiej sytuacji, że tak naprawdę mamy w Polsce
partię, która przynajmniej werbalnie jest partią polską i mówi o polskich interesach, i partię, która otwarcie mówi o tym, że precz z polskimi interesami. Narody to przeżytek, państwa to przeżytek. Nie chcemy być Polakami, chcemy być obywatelami Unii Europejskiej i tam w Brukseli, a nie w Warszawie jest nasza lojalność. No, chociaż w tej kadencji stała się to rzecz nowa, bo do Sejmu pierwsza z roku 2007 weszła partia Na Prawo od Prawa i Sprawiedliwości. Po 28 latach do Sejmu wrócił Janusz Korwin-Mikke, weszła Konfederacja. To jest może ta siła, która może merytorycznie rozmawiać czy konkurować z partią rządzącą? No bardzo bym chciał, ale ta siła politycznie na razie jeszcze nie jest siłą, która jest w stanie przejąć władzę, mając 11 posłów. Też nie podoba mi się polityka Prawa i Sprawiedliwości wobec Konfederacji, które PiS zamiast widzieć tutaj oczywistego sojusznika przeciwko Targowicy, to cały czas tam zwycięża tendencja, żeby za wszelką cenę tych, co są na prawo od PiS-u, rozkruszyć, nie dopuścić do powstania takiej prawicy bardziej ideowej. I to jest zresztą jednym z nieszczęść w tej chwili obozu rządzącego, że on usiłuje jednocześnie dogodzić i wyborcom o zdecydowanie jasnych poglądach i takim od ciepłej wody w kranie. W związku z czym jedni i drudzy czują się rozczarowani. Pewnie mądrzej byłoby pogodzić się z tym po prostu, że istnieje pewna partia bardzo wyrazista, która ma swoje postulaty i jest potencjalnym koalicjantem i jakoś trzeba się będzie z nią układać, a samemu obsługiwać ten inny sektor, powiedzmy to, co w rewolucji francuskiej nazywano bagnem, prawda, czyli tych tak zwany centrowy elektorat nie mający wielkich przekonań. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro. Spokojnej nocy.